Grzegorz Rządło, dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie poniedziałku w informacjach telewizji TVS. Nie tak to powinno wyglądać o tej porze roku. Zamiast słońca i temperatur powyżej 25 stopni Celsjusza są intensywne opady deszczu i tylko kilkanaście stopni. To nie tylko fatalne okoliczności dla osób, które mają teraz urlop, ale coraz większe zagrożenie powodziowe. Już teraz strażacy muszą wypompowywać wodę z różnych miejsc, a w najbliższych dniach deszcz ma ciągle padać. Karolina Komada. Jeszcze w środku nocy trwała tu walka z wodą, wygrana tylko częściowo. W ciągu 10 minut zalało tutaj dokumentnie wszystko. Mało tego, w zeszłym roku ta woda podeszła bliżej nas. To już kolejny raz, kiedy intensywne opady deszczu doprowadziły do zalania posesji pani Katarzyny w sosnowieckiej dzielnicy Kazimierz Górniczy. Widzieliśmy, że już straż tam jeździ i sprawdza, gdzie ta rzeka się przytkała. No i co? No i przyjechała straż pożarna, jeszcze dzwonił do mnie strażak, mówił, że oni na chwilę obecną działają na rzece, szukają zatoru. Jeżeli nie znajdą tego zatoru, to wtedy przyjadą nas jakoś ratować. Oni przyjechali gdzieś koło godziny 12 i tak naprawdę pracowali cały dzień. Tutaj w późniejszych godzinach rozłożyli namiot, no bo wiadomo, pogoda jaka była, taka była. Pompowali tą wodę cały czas do góry. Akcja odpompowywania wody trwała do drugiej w nocy. To nie jedyna taka interwencja w ostatnich godzinach w województwie śląskim. W samym Sosnowcu było ich 17, podobnie w Będzinie czy Częstochowie. Od niedzieli strażacy interweniowali w całym województwie w związku z opadami deszczu prawie 180 razy. Główne działania związane były z wypompowywaniem wody z zalanych jezdni, podtopionych posesji, niższych kondygnacji budynków, takich jak garaże czy piwnice, udrażnianie przepustów. Najwięcej działań strażacy prowadzili w powiecie częstochowskim, mieście Częstochowa, w Sosnowcu oraz w powiecie będzińskim. Silne opady deszczu spowodowały przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach w całym województwie. W województwie śląskim aktualnie przekroczone są 3 stany ostrzegawcze. Jest to zlewnia rzeki Pszczynka, Gostynia i Brynica. Tam zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne ze stopniem 2, ponieważ jeszcze stany wody będą wzrastać i dodatkowo w obszarze zlewni Brynicy istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego w związku z tym, że występuje spływ wód opadowych. W najbliższych dniach nadal będzie padać, choć już nie tak intensywnie jak w weekend. Choć na południu województwa meteorolodzy przewidują burze i opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wyraźna poprawa pogody zapowiadana jest dopiero od czwartku. Nie milkną echa odwołanego w piątek przez organizatorów festiwalu, który miał się rozpocząć w najbliższy czwartek w Parku Śląskim. Podstawowy problem, z jakim zmagają się teraz osoby, które kupiły bilety, to jak odzyskać pieniądze. Organizator jest niewypłacalny, a pośrednicy, którzy sprzedawali bilety, odsyłają do organizatora. Fatima Orlińska. I jeszcze w poniedziałek w Parku Śląskim, na terenie którego miał odbyć się festiwal, trwał demontaż rusztowania scenicznego, a ciężarówki wywoziły ciężki sprzęt. Wszyscy, którzy kupili bilety na festiwal, zastanawiają się, czy odzyskają pieniądze. Piszą i dzwonią zarówno do organizatora, jak i pośredników, którzy sprzedawali wejściówki. Oczywiście trzeba przejść przez szereg tam kwestionariuszy, by w ogóle dało się w jakiś sposób skontaktować z nimi. Oczywiście numeru telefonu do Going samego nie ma. No jest to na zasadzie odbijania troszeczkę piłeczki. Napisałem na wszystkie możliwe maile, które gdzieś tam widnieją na stronie Goinga. Również napisałem to bezpośrednio do organizatora, czyli do Follow the Step, też na 2 maile kontaktowe. Wiadomości pozostają bez odpowiedzi. W podobnej sytuacji są tysiące osób, które próbują zwrócić bilety i odzyskać swoje pieniądze. Niedoszli uczestnicy festiwalu wskazują na brak komunikacji z pośrednikami sprzedaży i niejasne zasady dotyczące zwrotów. Niektóre platformy internetowe zwracają pieniądze za bilety, inne nie. Jestem trochę zaskoczony całą tą sytuacją i właśnie tym przerzucaniem odpowiedzialności na inne tutaj podmioty, bo tak naprawdę z tego oświadczenia tutaj festa wynika, że no każdy jest tak naprawdę winny, tylko nie oni, tak? Bo mówią, że po prostu za mała frekwencja, za niski tutaj pułap sprzedaży biletów, no kurczę, no tak naprawdę to oni odpowiadają za ten cały line-up i tak naprawdę no przerzucają odpowiedzialność na każdego. Organizatorzy festiwalu w swoim oficjalnym oświadczeniu skarżą się na rosnące wciąż wydatki i, jak można rozumieć, nieprzychylność województwa śląskiego i przekazanie terenu przez Park Śląski z opóźnieniem. Prezes parku do czasu spotkania z organizatorami nie komentuje sprawy.
Wszyscy posiadający bilety mogą ubiegać się o zwrot środków. Niestety w obecnej sytuacji zmuszeni zostaliśmy do uruchomienia postępowania upadłościowego, co uniemożliwia na ten moment wypłatę jakichkolwiek należności przez spółkę. To dziś jedyna droga, która umożliwia nam rozliczenie się z organizacji festiwalu. Wszystkie osoby posiadające bilety otrzymają wkrótce na skrzynki mailowe informacje z dalszymi komunikatami w sprawie zwrotu środków za bilety. Z czym może być problem, gdyż spółka poinformowała o swojej niewypłacalności? Na złożenie wniosku o upadłość spółka Fest Festival ma 30 dni. Następnie wniosek ten rozpatruje sąd, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeśli go odrzuci ze względu na brak majątku, wówczas posiadacze biletów mogą złożyć pozew w sądzie cywilnym. W momencie, kiedy zostanie już ogłoszona upadłość i powołany zostanie syndyk masoupadłości, to wtedy procesy przeciwko spółce są zawieszane. Mówię tutaj o procesach sądowych, takich w zwykłym sądzie cywilnym. I otwiera się dla przyszłych, niedoszłych w zasadzie uczestników festiwalu, otwiera się droga do zgłoszenia swoich wierzytelności do masoupadłości. W następnej kolejności przeanalizuje je syndyk, a dalej sukcesywnie będzie wypłacać należności, jeśli oczywiście będzie z czego. Biorąc pod uwagę kapitał zakładowy spółki oraz listę potencjalnych wierzycieli, posiadacze biletów mogą mieć poważne trudności z odzyskaniem swoich pieniędzy. Metropolia uruchomiła w końcu nową aplikację do zakupu biletów komunikacji miejskiej. Pierwotnie miała zacząć działać w listopadzie 2022 roku, jednak jej start był kilkukrotnie przekładany, bo wykonawca, firma Asseco, nie potrafił zakończyć prac. Teraz, chociaż aplikacja już jest, to nie ma kilku ważnych funkcji, które mają być dostępne dopiero jesienią. Karolina Komada. Metropolia nazywa to prapremierą, bo nadal aplikacja i system transport GZM nie oferują pasażerom tego wszystkiego, co było zapowiadane od miesięcy. Jedną z nowości jest możliwość założenia konta przez internet i zakupu wszystkich biletów, a także zakodowania ulgi na przejazd. Wizyta w punkcie obsługi pasażera nie będzie więc już potrzebna. Mamy tutaj w aplikacji wszystkie bilety średnio- i długookresowe. Za pomocą aplikacji można również kupić wszystkie bilety jednorazowe. One tu oczywiście, tak jak wszystkie bilety elektroniczne, są tańsze od tych papierowych, ale w tym przypadku kupujemy bilet skanując kod QR znajdujący się w pojeździe, w autobusie, trolejbusie czy tramwaju. Kupić bilet można poprzez blik, a także podpięcie karty płatniczej. Nie trzeba więc już doładowywać swojego konta w systemie. To dopiero pierwszy etap udostępniania aplikacji Transport GZM pasażerom. W kolejnych tygodniach planowane jest wprowadzenie opcji podróż start-stop, w której będą dostępne bilety 5, 10 i 15-minutowe. Czy rowerowa autostrada Katowice-Sosnowiec powstanie? Szanse są, ale są też problemy. Prywatna firma, która jest właścicielem dużej liczby działek, po których miałaby przebiegać Wielostrada, nie może się doczekać spotkania z władzami Katowic, żeby porozmawiać o sprzedaży terenu. Tymczasem Sosnowiec projektuje już swoją część trasy. Łukasz Kądziołka. Kiedyś jeździły tędy pociągi, a w przyszłości mogłyby jeździć rowery. Na razie jednak sprawa jest mocno skomplikowana. Metropolia jest na etapie przygotowania koncepcji przebiegu Wielostrady. Wykonawca ma sprawdzić, którędy da się poprowadzić połączenie Katowice-Sosnowiec i który wariant będzie najbardziej optymalny. Wiele działek w potencjalnym przebiegu Wielostrady należy do prywatnej spółki. Są to tereny pokolejowe, które już nie służą przemysłowi, tylko są w tej chwili nieużytkami bądź są zagospodarowywane w innym celu. Nasza rola kończy się na etapie wykupu gruntu i projektowania. To już jest po stronie miast z prostego powodu. Metropolia nie ma wydziałów, które zajmują się gospodarką nieruchomościami. Nie mamy dostępu do ksiąg wieczystych. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała porozumienie z miastami, które wyraziły wolę budowy szybkiej drogi rowerowej. Jeszcze wcześniej wyraziła chęć współpracy z firmami, które swoje grunty, jak wynika z pism, chętnie by pod Wielostradę sprzedały. Teraz jedna z firm, firma Pragbud, która ma wiele działek w tym rejonie, żali się radnym, że nie może doczekać się odpowiedzi ze strony władz Katowic na propozycję sprzedaży działek. Miasto wyjaśnia, że piłka jest po stronie Metropolii. Koncepcja ma odpowiedzieć na pytanie, który właściciel jest tym zainteresowany i którędy tak naprawdę ta metropolitalna droga rowerowa dokładnie mogłaby być poprowadzona, jeśli chodzi o konkretne działki. Co w sytuacji, gdyby się okazało, że część tych właścicieli działek nie jest zainteresowanych sprzedażą? Mielibyśmy
fragmenty drogi rowerowej, wówczas nie moglibyśmy w ogóle tej metropolitalnej drogi rowerowej wybudować. Stąd priorytetem jest powstanie koncepcji. Po drugiej stronie Brynicy podejście jest trochę inne. Tu już trwa projektowanie welostrady do granicy z Katowicami, choć też mogą być problemy z własnością gruntów. Są takie miejsca, punkty styczne, nie tylko z prywatnymi właścicielami, ale na przykład ze spółką Skarbu Państwa jak PKP, ale jesteśmy przekonani, że się dogadamy i ten przyszły rok to faktycznie możemy, jeśli tutaj będziemy optymistami, poznać nazwę firmy, która zajmie się już wykonawstwem, czyli budową welostrady. Kontrowersje wokół welostrady w Katowicach trwają już od wielu miesięcy. Mieszkańcy, którzy protestują przeciwko wybudowaniu na planowanym przebiegu osiedla mieszkaniowego na podstawie ustawy Lex Developer, uważają, że miastu na budowie tego odcinka po prostu nie zależy. On na pewno tędy powinien przebiegać, bo nie ma innej sensownej alternatywy i równocześnie władze miasta Katowice po pierwsze w ogóle z Pragbudem się nie spotykają. Za chwilę będzie kilka następnych działek sprzedanych i powiedzą, że to nie nasza wina, czemu Pragbud sprzedał. A po drugie bardzo ciekawa jest historia tej działki. Na pewno państwo w GZM-ie albo byliście, albo z nią będziecie rozmawiali. Ja mam przed sobą ofertę, jaką w kwietniu tego roku GZM złożył inwestorowi. A więc inwestor otrzymał ofertę za odkupienia tych kluczowych dla welostrady działek i to po cenie zakupu powiększonej o wszystkie poniesione koszty. Jednak deweloper nie był zainteresowany, co już w dużym stopniu komplikuje przebieg welostrady. Jak widać z korespondencji, na którą właściciel terenów nie uzyskał nadal odpowiedzi, tych komplikacji może być więcej. Częstochowa chce się pozbyć uciążliwych i niebezpiecznych odpadów, które są nielegalnie składowane na terenie prywatnych magazynów przy ulicy Filomatów blisko centrum miasta. Właśnie został ogłoszony przetarg na usunięcie odpadów, co ma kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Paweł Jędrusik. Urzędnicy szacują, że w halach magazynowych przy ulicy Filomatów zgromadzone jest około 6 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Liczymy, że już w tym roku pierwsze tony, bo co najmniej 200 ton w tym roku jest szansa, żeby zostanie wywiezione z tego terenu. Później 2,5 tysiąca, no bo jest szacowane, że do 2025 roku uda się wszystkie te odpady stamtąd usunąć i zutylizować. Obecnie na teren hal obowiązuje zakaz wstępu, a teren jest monitorowany i patrolowany. Wywóz i utylizacja odpadów będzie kosztowała kilkadziesiąt milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel maksymalnie 37 milionów złotych, co ma stanowić nie więcej niż 55% kosztów. Raków Częstochowa staje przed dużą szansą awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do pokonania pozostały jeszcze dwie przeszkody. We wtorek Raków podejmie na własnym stadionie cypryjski Aris Limassol. W czasie, kiedy trwała konferencja prasowa przed tym spotkaniem, drużyna z Częstochowy poznała potencjalnych rywali w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji. Paweł Jędrusik. Raków jest w połowie drogi do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pokonaniu estońskiej Florytalin i kazachskiego Karabachu Agdam na drodze mistrza Polski staje cypryjski Aris Limassol. Utarł się już taki truizm, że w europejskich pucharach nie ma słabych drużyn, ale w ścieżce mistrzowskiej jest to zwłaszcza widoczne. Aris ma swoje atuty, jest drużyną, która bazuje na fazach przejściowych. Często właśnie z ataków szybkich tworzy największą liczbę sytuacji. Tak też było z Batę czy w Superpucharze Cypru. Natomiast my mamy plan, jak się temu przeciwstawić i co zrobić, żeby zniwelować szanse przeciwnika. Kiedy piłkarze Rakowa wychodzili na ostatni przed meczem trening, było już wiadomo, że jeśli przejdą Aris, w ostatniej rundzie eliminacji zagrają ze zwycięzcą meczu FC Kopenhaga – Sparta Praga. Jednak o tych rywalach w Częstochowie na razie nie myślą, bo teraz liczy się tylko najbliższy przeciwnik. Myślę, że to bogate doświadczenie musimy pokazać na boisku. Bo inaczej doświadczenie to jest tylko jedno słowo, które możemy powiedzieć. A najważniejsze jest, żeby przemówić na boisku dobrą grą. Początek meczu Raków Częstochowa Aris Limassol we wtorek o godzinie 20:00. Rewanż tydzień później na Cyprze. Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro zapraszamy o stałych porach. Do zobaczenia.